Piątek 15 maja, 8:18 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe BossaFix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej odnośnie instrumentów futures na indeksy giełdowe. A kurs DAX-a znajduje się w rejonie 11 000 punktów 633. A po wybiciu w górę ponad opór 11573, gdzie mamy teraz taki poziom trigger level ponad 11518, tuż poniżej którego znajduje się opadająca średnia z 55 okresów w H1 i poniżej tej średniej znajduje się unosząca w górę eksponencjalna z 22. Mamy w związku z tym wstępujący sygnał do fazy wzrostowej, gdyż bardzo prawdopodobnie szybsza średnia przekroczy tą wolniejszą, która opada, a zatem jesteśmy świadkami bardzo świeżych, dodatnich dynamik statystycznych wzrostowych. Jeżeli tylko pojawi się lokalne schłodzenie, to prawdopodobnie zostanie ono wychwycone przez inwestorów podążających za tendencjami i zwyżki się rozwiną w stronę 11840, 11931, oszacowane według współczynników Fibonacciego, a także na podstawie formacji według doła czy odwróconej RGR mamy jak najbardziej z obecnej geometrii tutaj cenowej, z price action i z różnego rodzaju modeli, także według CCI ponad zerem punktów, a zawracające w górę ponad w stronę dodatnich 100, model, który pozwala na umacnianie kursu DAX-a. W związku z powyższym tutaj korekcyjne zniżki odczytywałbym jako mało istotne, a prowadzone takie świeże statystycznie price action, coraz to wyższe szczyty, coraz to wyższe dołki jako bieżącą, główną, istotną fazę. I w związku z tym dotarcie w rejon 12 tysięcy punktów w jakimś horyzoncie kilkudziesięciu godzin nie powinno być trudnością, jeżeli tutaj zostanie zachowany układ, z którego doszło do wybicia górą, czyli jeżeli kurs nie spadnie poniżej 11,294 w najbliższych dniach. Zerknijmy teraz na S&P 500, który to indeks zanotował przed momentem nowy rekord HOSSY, wybijając się ponad opór 2,117. Jeżeli tutaj dojdą do głosu strategie zacierające, takie fadingowe, czyli które będą wykorzystywały to podbicie do takiego skalpowania, próbowały na świeżym statystycznie kursie rekordowym zająć pozycję przeciwstawną, to tutaj także nie oczekiwałbym, że będzie to istotne zagranie, w związku z tym, że wcześniejszy układ cenowy, jak już poprzednio omawialiśmy, pokazywał price action wzrostowe. Co jakiś czas średnie zawracają i unoszą się tak oscylacyjnie w górę, że mamy coraz to wyższe szczyty i coraz to wyższe ekstrema na średnich. A zatem, jeżeli byśmy poprowadzili przez te średnie jakąś sieczną, czy po prostu linię mediany, czy je wygładzili liniowo, to uzyskamy po prostu linię trendu wzrostowego, a obecny rekord jest tylko i wyłącznie jej potwierdzeniem. Jest to moment, gdzie popyt tutaj zdominował handel i dobre nastroje po prostu powinny się utrzymać. Taka bariera zwrotna to 209 i przekraczanie w dół to test poziomów średnich i poniżej średnich i stąd akumulacja, jeżeli zostanie zachowane wsparcie 2093, a przekraczanie w górę 2109 punktów byłoby takim impulsem odnawiającym ruch w stronę 2117-2121. Jeżeli nic tutaj nie stanie fundamentalnego, makroekonomicznego na przeszkodzie dla nowojorskiego indeksu, to ruch w stronę 2150 powinien być naturalną pochodną dobrych nastrojów. I tak samo możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o Dow Jonesa. Mamy tutaj podbicie, choć nie rekord, ale ruch w stronę 18259 byłby już takim wstępującym bias change do nowej fali wzrostowej, nowego rekordu. Czyli w tym krótkoterminowym ruchu umacniania można dopatrywać się także, tak jak przez S&P 500, zalążka do wystrzelenia kursu nowojorskiej średniej w stronę maksimów, a tutaj HOSSY. Ważny punkt zwrotny, wsparcie to mniej więcej 18096 punktów, 18100, średnie się unoszą z 22 i 55 okresów, zatem mamy układ prowzrostowy. A coraz to wyższe dołki na Dow Jonesie i poszukiwanie coraz to wyższych minimów pozwala w miarę w łatwy sposób przyłączać się do tak kreowanej HOSSY. I na samym końcu zerknijmy na EW20 przed otwarciem, gdzie wczoraj mieliśmy spadek w rejon lokalnych minimów. Sytuacja zewnętrzna nie pozwala na trwałe przełamanie tych minimów, czyli na wybicie silne poniżej
2491, ewentualnie poniżej 2470. A zauważmy, że mamy na EW20 w takim układzie kilkunastu sesji również formację odwróconej R, G z podwójnym dnem R. A zatem teraz jesteśmy przy tej linii poziomej prawego ramienia i przełamanie poziomu 2503 punkty, gdzie mamy główną tygodniową linię pivot point i wybicie ponad trigger 2511 zainicjuje tutaj fazę dynamicznego przyspieszenia wzrostowego. Do tego też nakłaniała już wczoraj, tak, do zajmowania długich pozycji średnia z 55 okresów w układzie H1, z tego względu, że spadek poniżej tej średniej nie spowodował na niej zależności spadkowych. A w związku z tym wyprzedanie według CCI, jakaś lokalna dywergencja, którą widać, i potwierdzenie minimum 2491, 2490 jest jak najbardziej dobrym pretekstem tutaj do zajmowania pozycji w górę, pomimo tego, że jesteśmy poniżej 2503. Natomiast potwierdzenie wybicia ponad ten pivot będzie już tutaj takim silnym argumentem, który dopiero wtedy według analityków technicznych będzie uznany za to, że mamy odblokowanie fazy wzrostowej. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.